Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku prezentacja filtra Biomaster Thermo 250. Filtr jest przeznaczony do akwarii nie większy niż 250 litrów i ma przepływ wody 900 litrów na godzinę. Przepływ wody można w bardzo prosty sposób regulować poprzez suwak, który znajduje się na filtrze, jak i również na adapterze węża jest zamontowana specjalna regulacja, która umożliwia wyregulowanie bardzo płynne ilości przepływającej wody do akwarium. Filtr posiada także filtr wstępny EasyClean, który jest wyposażony w pompkę, która umożliwia wstępne zalanie, jak i również odpowietrzenie filtra. Całość w bardzo prosty sposób można wyciągnąć, przemyć, włożyć z powrotem do filtra, co tak naprawdę bardzo ułatwia sprawę. Nie trzeba zdejmować tej całej głowicy, przemywać wszystkich mediów filtracyjnych, wkładać z powrotem. Też plusem tego akurat rozwiązania jest to, że nie musimy w ogóle ingerować media filtracyjne, które znajdują się we filtrze. Nie tracimy całej flory bakteryjnej, która uzbierała już nam się przez pewien czas, a też o tą florę bakteryjną trzeba dbać. Więc żeby dostać się do filtru wstępnego, w pierwszej kolejności trzeba odpiąć węże. Przesuwamy do samego końca suwak i te węże już są odpięte. Odkładamy na bok. W tym momencie już możemy odpiąć filtr wstępny. Filtr wstępny już jest wyciągnięty. Naprawdę w bardzo prosty sposób można to wykonać. Nie ma z tym jakichś większych problemów. Tak jak wcześniej wspomniałem, filtr wstępny składa się z dwóch elementów. Z pompki zasysającej i z elementów filtrującego. Aby dostać się do gąbek, trzeba wcisnąć dwa tutaj guziki, które są po bokach. Po wciśnięciu schodzi nam cała obudowa i ukazują nam się cztery gąbki. Gąbki są o gęstości 45 ppi. Akurat producent tutaj przygotował również gąbki o gęstości 60 ppi i 30 ppi. Czyli można sobie dobrać taką gęstość gąbek, jaka będzie nam najbardziej odpowiadała, najlepiej spisywała się akurat w tego typu akwarium, jaki posiadamy. Filtr wyposażony również jest w grzałkę o mocy 150 W. Grzałkę w bardzo prosty sposób można wymontować z głowicy filtra. Wystarczy podnieść rączkę, wyciągamy kabel z zaczepu, który jest na głowicy. Cały koszyk z grzałką przekręcamy. Tu jest grzałka uwolniona. Ciekawostką w tej grzałce jest to, że nad termostatem jest kolejne pokrętło, które umożliwia kalibrację termostatu. Bardzo często zdarza się tak, że grzałka nie jest w 100% wykalibrowana tak, jakbyśmy chcieli. Czyli po ustawieniu temperatury 25 stopni na przykład ona nam grzeje do 26. W tym wypadku w bardzo prosty, szybki sposób można samemu dokonać takiej kalibracji. Kalibracja jest przygotowana 3 stopnie w plus, 3 stopnie w minus, więc bez żadnego problemu jesteśmy w stanie wyregulować tą grzałkę tak, aby ten termostat działał idealnie. Aby dostać się do komory filtra, trzeba odpiąć 4 zaczepy. Lecz 2 z nich są zabezpieczone na rączce. Są dodatkowe nadlewy plastiku, więc nie jesteśmy w stanie do końca odpiąć tych 2 zaczepów. Po podniesieniu rączki możemy bez problemu odpiąć wszystkie zaczepy. Na głowicy filtra jest uszczelka, która jest położona tutaj w rynnie, która dociska się do całej obudowy filtra. Więc dodatkowo szczelność filtra
tutaj zapewniają te zaciski. Nie tak jak było to wcześniej w Tetrze, że uszczelka była położona na boku głowicy i wtedy z czasem ta uszczelka mogła przeciekać. Później Tetra to poprawiła. Tutaj już mamy od razu zamontowaną uszczelkę, która nie powinna tutaj przeciekać. Również jest łatwy dostęp do wirnika. Jest tutaj osłona tego wirnika. W bardzo prosty sposób można się do niego dostać. Filtr posiada trzy kosze LED filtracyjnych. W pierwszym jest gąbka o gęstości 30 ppi. W drugim koszu jest kolejna gąbka o gęstości 20 ppi. W trzecim koszu jest również gąbka o gęstości 20 ppi. I na samym końcu jest medium filtracyjne Helix 13. To jest medium filtracyjne coś w podobie ceramiki. Tylko, że ono jest tak zaprojektowane, że o wiele prościej jest wyhodować bakterie filtracyjne. Tylko przypominam, że trzeba pamiętać, aby to medium filtracyjne było w ciągłym ruchu. Nie można go zbyt dużo nałożyć do kosza, żeby było na przykład więcej go, ponieważ nie będzie spełniało swojego zadania. To medium filtracyjne jest tak zaprojektowane, żeby ono było cały czas w ruchu. Tutaj jest na krawędziach każdego tutaj elementu tego medium filtracyjnego spirala, która pod wpływem ruchu wody cały czas obraca ten element i on musi mieć dostęp do świeżej wody, ponieważ nie będzie tutaj wtedy zbyt dobrego zasiedlenia bakterii właśnie na tym wkładzie filtracyjnym. Wkład filtracyjny jest stosowany w oczkach wodnych, w oczyszczalniach wody, więc już jest przetestowany. Bardzo dobrze on się spisuje. Sam nigdy tego medium filtracyjnego nie stosowałem, a jestem bardzo ciekaw, jak on będzie się spisywał w akwarystyce. I zapowiada się naprawdę bardzo pozytywnie. Całość wygląda właśnie tak, naprawdę filtr godny polecenia. Na pierwszy rzut oka jest wszystko na swoim miejscu. Dodatkowo jeszcze w kartonie są wszystkie potrzebne elementy do podłączenia filtra, jak wąż, deszczownica, adaptery. Całość będę podłączał do akwarium w kolejnym odcinku. Wtedy zobaczymy, jak jest głośny filtr, jak sobie radzi z filtracją. Więc zapraszam na kolejny odcinek.